Witamy w kolejnej części naszego programu, naszego materiału Urywki Historii. Tym razem jesteśmy przy ulicy Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu. Miejsce te również ma swoją historyczną nazwę. Otóż wśród starszych mieszkańców Dobrzynia miejsce przy Szosie Rypińskiej określane jest jako tak zwany kordon. Czyli mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, mówi się, że mieszkali lub mieszkają na tak zwanym kordonie. Co oznacza słowo kordon? Otóż w historii Golubia-Dobrzynia słowo kordon pojawia się wraz z pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku. Wówczas tereny Golubiad i co ciekawe także Dobrzynia znalazły się w zaborze niemieckim, w zaborze pruskim. Również wtedy pojawiają się tutaj niemieccy żołnierze, pruscy żołnierze, którzy pilnują granicy polsko-niemieckiej. Otóż słowo kordon oznacza właśnie granicę, oznacza miejsce, które jest otoczone kordonem, czyli otoczone właśnie granicą, której nie można przekraczać. W czasie zaboru rosyjskiego, czyli po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, teren Dobrzynia znalazł się w Królestwie Polskim, czyli w zaborze rosyjskim. I wówczas również pojawia się tutaj słowo kordon. Cały czas znajdujemy się przy Szosie Rypińskiej, na tak zwanym kordonie. Przed chwilą mogliście Państwo usłyszeć historię budynku weterynarii i historię właśnie garnizonu rosyjskiego, który znajdował się w Dobrzyniu nad Drwęcą. Natomiast tuż za moimi plecami, przy moście na Szosie Rypińskiej, moście na tak zwanej Strudze Dobrzyńskiej, jeszcze w XIX wieku znajdował się w tym miejscu młyn. Młyn, który był określany, który na mapach jest zaznaczany jako tak zwany folusz, to właśnie na Strudze Dobrzyńskiej znajdował się młyn, z którego korzystali mieszkańcy Dobrzynia, korzystali mieszkańcy okolicznych miejscowości. Pamiętajmy, że w XIX wieku w naszej okolicy znajdowało się wiele młynów. To przede wszystkim było miejsce, gdzie mielono właśnie ziarno, powstawała mąka, więc były to miejsca bardzo ważne dla lokalnej gospodarki z tego względu, że to właśnie tutaj wytwarzano mąkę, z której następnie pieczono chleb, który kupowali mieszkańcy Dobrzynia. Warto o tym pamiętać, historia Szosy Rypińskiej to nie tylko historia szpitala, ale właśnie to jest historia garnizonu rosyjskiego, to jest historia młyna Folusz na Strudze Dobrzyńskiej, to jest również historia związana z II wojną światową, ale o tym Państwu opowiemy w tym materiale, ale w naszej ostatniej odsłonie. Z historią kordonu ściśle związana jest historia Rosjan, którzy mieszkali w Dobrzyniu nad Drwęcą. Przed chwilą powiedzieliśmy o rosyjskich żołnierzach przy ulicy Szosie Rypińskiej na tak zwanym kordonie, ale również drugim miejscem, z którym ściśle współpracowali rosyjscy żołnierze, była tak zwana komora celna, czyli budynek widoczny za moimi plecami. Komora celna w Dobrzyniu powstała wraz z granicą rosyjsko-niemiecką, czyli po Kongresie Wiedeńskim, po Powstaniu Listopadowym, dokładniej tereny Dobrzynia znalazły się w rosyjskim zaborze. W 1830-31 roku, przypomnę, miało miejsce właśnie Powstanie Listopadowe. Po klęsce tego powstania pomiędzy zaborem niemieckim, czyli Golubiem, oraz zaborem rosyjskim, czyli Dobrzyniem, powstała granica, no i co się z tym wiąże, również powstały przejścia graniczne, budynki, tak zwane komory celne. Jedna znajdowała się po stronie rosyjskiej, czyli ta w Dobrzyniu, druga znajdowała się po stronie golubskiej, czyli ta niemiecka komora celna. Komora celna w Dobrzyniu była to komora drugiej klasy, to właśnie tutaj mieszkańcy, którzy przekraczali granicę i mieli jakieś towary do oclenia, mieli towary do pokazania, musieli właśnie się w tej komorze celnej z tych towarów wykazać, musieli te towary pokazać, no i następnie ponosili odpowiednie opłaty, jeżeli chcieli te towary przywieźć do zaboru rosyjskiego, czyli do Dobrzynia, lub jeżeli chcieli te towary przewieźć z Dobrzynia do zaboru niemieckiego.
Komora celna w Dobrzyniu powstała w drugiej połowie XIX wieku. Tak jak wspomniałem, było to miejsce, gdzie sprawdzano mieszkańców, którzy przekraczają granicę pomiędzy dwoma zaborami, pomiędzy Golubiem a Dobrzyniem, czyli Dobrzyniem leżącym w zaborze rosyjskim, a Golubiem leżącym w zaborze niemieckim. Komora celna powstała w drugiej połowie XIX wieku i swoją funkcję pełniła do czasów I wojny światowej. W 1914 roku granica pomiędzy dwoma miastami, granica państwowa praktycznie przestała istnieć. Dobrzyń został zajęty przez żołnierzy niemieckich. Taki stan utrzymał się do 1918 roku. No i budynek komory celnej tak naprawdę w okresie II Rzeczpospolitej pełnił funkcję początkowo posterunku dla Straży Granicznej, dla żołnierzy pilnujących granicy polsko-niemieckiej do 1920 roku. Natomiast po przyłączeniu Golubia w 1920 roku do Polski, dawna rosyjska komora celna przestała pełnić swoją funkcję graniczną. W okresie międzywojennym znajdowała się tutaj szkoła. W czasie II wojny światowej, historia tego budynku jest również ciekawa, ponieważ to tutaj znajdowali się jeńcy wojenni, tu byli przetrzymywani jeńcy wojenni, którzy pracowali przy tworzeniu tarasów przy ulicy Brodnickiej. O tym opowiadaliśmy Państwu w poprzednim naszym materiale. Po II wojnie światowej budynek komory celnej został ponownie szkołą i pełni tą funkcję do dzisiaj. Dzisiaj w budynku komory celnej znajduje się zespół szkół numer 2 w Golubiu Dobrzyniu, czyli przysłowiowy rolnik, ale historia szkolnictwa w Golubiu Dobrzyniu to tak naprawdę materiał na kolejny odcinek z cyklu Urywek Historii. Znajdujemy się przy szosie Rypińskiej, ale w miejscu tak zwanego osiedla Panorama. To właśnie tutaj doszło do wydarzeń tragicznych, do wydarzeń związanych z II wojną światową. To właśnie w tym miejscu, tuż za moimi plecami, tutaj obok znajdują się pozostałości po niemieckich tak zwanych okopach, czyli umocnieniach polowych, które powstały na przełomie 1944-1945 roku. To właśnie mniej więcej w tym miejscu, przy szosie Rypińskiej, wzdłuż szosy Rypińskiej właśnie, próbowali zatrzymać Armię Czerwoną niemieccy żołnierze. Armia Czerwona, żołnierze Armii Czerwonej próbowali właśnie zdobywać miasto Golub Dobrzyń właśnie od strony Rypina, od strony Radomina. To właśnie tutaj mieli zostać zatrzymani. Jak wiemy, nie zostali zatrzymani. Niemcy nie mieli wystarczającej siły, wystarczającej liczby żołnierzy, aby zatrzymać rosyjskich żołnierzy. Zaczęli się wycofywać. Właśnie z tego miejsca rozpoczął się paniczny odwrót niemieckich żołnierzy na drugą stronę Drwęcy do Golubia. To właśnie tutaj doszło do jednej z kilku potyczek w okolicy naszego miasta w czasie II wojny światowej.